Cześć. Dziś omówię mecze drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Grup A, B, C, D. W następnych odcinkach omówię grupy E, F, G, H i występ Lecha Poznań w Lidze Europy i do tego piątkowe mecze. Grupa A. Lokomotiv Bayern. 1-2. Stajcie Polaków. Lewandowski bez gola, ale miał szansę w 7 minucie. Z główki. Robert zagrał 90 minut, tak samo jak Rybus i Krychowiak. Bramki strzelili Gorecka z głowy po asyście Pawarda na 1-1 Milańczuk. Asysta ze Luisa. A drugą dla Bayernu Kimmich. Po asyście Javiego Martineza. Do śmiesznej sytuacji doszło w 47 minucie, gdy Lucas Hernandez potrzebował pomocy lekarskiej. I gdy lekarz wbiegł na murawę, to poślizgnął się i wpadł na boisko. Atletico Red Bull Salzburg 3-2. Pierwszy strzelił Lorientę płaskim strzałem, ale bramkarz mógł to obronić. Szoboszlai wyrównał w 40 minucie. Felipe strzela samobója, zaraz po przejmie. Felix wyrównał strzałem do pustej bramki po asyście Korei. A w końcówce znowu Felix strzelił. Portugalczyk pochwalił się w pierwszej połowie ładną przewrotką. Grupa B. Szachtar Inter 0-0. Inter w statystykach był lepszy w każdej kategorii, ale brakowało tylko szczęścia, że piłka wpadła do siatki. Borussia Mönchengladbach Real Madrid 2-2. Thuram strzelił dwie bramki debiutanckie w Lidze Mistrzów, a asystował mu Plea dwa razy. Real dopiero w końcówce wyrównał. Pierwszy Benzema po asyście Casemiro, a drugą Casemiro po dograniu Ramosa głownym. W poprzednim filmiku mówiłem o Messi i o strzelaniu w każdej edycji Ligi Mistrzów. Teraz do niego dołączył jeszcze Benzema. Grupa C. Porto Olympiakos 2-0. Strzelił Vieira, po tym jak piłkę stracił Buchsleis. I Sergio Oliveira po asyście Maregi. Mecz był wyrównany. Olympique Marsylia, Manchester City 0-3. Torres tym razem zajął od początku i strzela gola. Asystę miał De Bruyne, swoją drugą bramkę w meczu strzelił też Gündogan. Asystował Sterling, a trzeciego gola w tym meczu strzelił Sterling przy pomocy De Bruyne. Grupa D. Liverpool Midtjylland 2-0. Bramki padły w drugiej połowie, w 55 minucie Jota i w 93 minucie Salah skrajnego. Ten mecz sędziował pan Paweł Łeczkowski. W 30 minucie kontuzji został Fabinho i wszedł za niego 19-letni Williams, który gra w juniorach. To już kolejna kontuzja środkowego obrońcy. Atalanta Ajax 2-2. Pierwszy strzelał Ajax, Tadić skrajnego i Traore, który ostatnio w lidze holenderskiej strzelił 5 bramek i miał 3 asysty. Po przerwie Atalanta doprowadziła do remisu po 2 golach zapaty. Przy pierwszym asystował Gomez, a przy drugiej Palacic. W tym odcinku to wszystko. Subskrybujcie dzwoneczkiem,
A jak mówiłem wcześniej, że będę rozmawiał w następnym odcinku grupy EFGH i o meczu w Lechu Poznań i do tego piątkowe mecze i subskrybujcie i dzwoneczkiem. Pa!